Cześć kochani, witam się z wami tą wieczorową porą. Dla was oczywiście jest poranek, ale u mnie już jest noc, jest 21. Ja dopiero wróciłam z działki i byłam na chwilę w Lidlu. Mamy dzisiaj środę u mnie. Wy jak to oglądacie, to jest pewnie sobota albo niedziela. Pewnie niedziela, bo będzie to niedziela handlowa, więc u was też będą sklepy pootwierane. Zajechałam dzisiaj do Lidla, tak w ramach... Przez cały tydzień ogólnie będę robiła zakupy, jeżeli wyhaczę jakąś promocję. Dzisiaj pojechałam, bo jest środa i spodziewałam się większej ilości etykietek. Ale niestety tych etykietek nie było jeszcze tak dużo, bo dopiero się pan rozkręcał z etykietkami, a ja z drugiej strony później byłam już na budowie i już nie chciało mi się wieczorem zajeżdżać po te etykietki. Złapałam tylko trzy rzeczy. I kupiłam różne rzeczy w promocji oraz takie, co były mi obowiązkowo potrzebne. Bo ten miesiąc jest pod znakiem maksymalnego oszczędzania, więc jeżeli kupuję czegoś w nadmiarze, to jest to z etykietką. A jeżeli nie, to po prostu musi mi być to natychmiast potrzebne. No i tak kupiłam chlebek. Kupiłam również oliwki, były w promocji po 2,29 obniżona cena tych oliwek. Oliwki czarne, bez pestek. Ja uwielbiam te właśnie z tego tygodnia hiszpańskiego, one są mega dobre. A na sałatkę grecką albo tą sałatkę, którą Wam ostatnio dawałam w opisie, czyli tą z mozzarellą, z oliwkami, ze słonecznikiem. Ona jest przepyszna, naprawdę. Polecam Wam ją zrobić na święta. U mnie zawsze jak ta sałatka stoi na stole, to schodzi jako pierwsza. Na każdej imprezie, na każdych świętach, na którym stole by nie była, jest to sałatka, której przepis dostałam od szwagierki i zawsze ją robię jak gdzieś jedziemy, zawsze ją robię jak idziemy na święta albo idziemy gdzieś w gości. To ją robię, jak są u nas imprezy, też ją robię i ona po prostu znika błyskawicznie jako jedna z pierwszych sałatek. W sumie jako pierwsza znika. Później dopiero znikają następne. Więc warto sobie porobić rzeczy w zapasie, bo jest naprawdę dobra. Jeden ser rycki Edam. Nie było tych już dużych opakowań, więc wzięłam ten 30 zł za kilogram. No tak średnio. Dobra, mąż dzwonił, musiałam przerwać. Kupiłam też polędwicę sopocką i obstawiam, że ona jest pewnie od jutra w gazetce, bo ja jej wcześniej nie widziałam. Datę ważności ma do 26 kwietnia, a kosztowała, przeliczając na kilogramy, bo dla mnie to jest zawsze cena adekwatna, nie cena jaka pisze tam, czy to jest 3,50, 8, 50, 12 czy 15, tylko ja zawsze patrzę na cenę sumaryczną za kilogram, ile wychodzi. I ta polędwica wychodzi po 22, chyba 84, niecałe 23 zł za kilogram. Jest tutaj 400 gramów, no i ogólnie schab wieprzowy 80%, więc zawartość mięsa jest nawet spora. Następne co wzięłam, to parówki z fileta i chlebek właśnie po to i ser, bo myślałam, że dzisiaj będąc na działce będziemy robić sobie w mikrofali kanapki na ciepło, ale ja troszeczkę wcześniej wyszłam. Mąż jeszcze został i ja troszeczkę później przyszłam na tą działkę, dlatego że byłam dzisiaj na zebraniu w szkole. Więc pojechałam prosto po zebraniu, od razu do Lidla, zrobiłam zakupy i zostawiłam w samochodzie. Pojechałam na budowę. Dzisiaj na budowie docierałam pod parapetami, wiecie, wszystkie tam rzeczy, które były do dotarcia. Więc kupiłam paróweczki, ale w sumie sumarycznie nie jedliśmy i kupiłam też dla męża habanero, bo on bardziej woli te z berlinek. Kupiłam też jeden ser Masdamer Sten, bo ten uwielbiam, aromatyczny. On jest moim zdaniem jeden z najlepszych serów, a wychodził dokładnie po tyle samo co rycki Edam, więc dla siebie wzięłam ten. Wzięłam też bułeczek 10, żeby było na śniadanko, a bułeczki wzięłam tylko dlatego, bo trafiłam takie fajne masło malinowe, biały krem o smaku malinowym z etykietką. I wzięłam na spróbunek, zapłaciłam 5,49 i już spróbowałam ja, Ksawery, Nikola, każdy stwierdził, że jutro wjeżdżam na śniadanie. I powiem Wam tak, piszę bez dodatku cukru, bez oleju palmowego, do smarowania pieczywa. A co my tutaj mamy? Zawiera substancje słodzące, mieszankę tłuszczową, mleko pełne w proszku, skrobię kukurydzianą, mleko tłuszczone w proszku, aromaty, emulgulator, lecytyna słonecznikowa, lecytyna, tak, lecytyny,
słonecznikowe i tyle. Także składowo jest nawet całkiem spoko jak na masła te do smarowania i w smaku też fajne. Takie połączenie sosu malinowego z białą czekoladą. Jest bielutki. Mega pyszny. Jutro będą dzieciaki miały na śniadanie, bo na kolację to nie, nie, nie. Jedną kostkę masła, bo cały czas czekam na promocję. Święta idą, ciasta są do pieczenia, a masła nigdzie nie ma w promocji. I masło cały czas idzie w górę. Dzisiaj mój mąż się pyta, ile teraz masło kosztuje? Ja mówię, chyba się musimy już z powrotem na margarynę przerzucić, bo mówię, no z torbami pójdziemy, mówię, przy tej ilości u nas kostka idzie na 2-3 dni, a masło kosztuje już, mówię, bez promocji 6,50, najtaniej w sklepie. Taniej nigdzie nie ma. Mówię, później to już ceny są do 8-9-10 zł. No już sam pokręcił głową, mówi, masakra. A my zaczynaliśmy jeść masło, jak ono było po 3,99 i ja widziałam w tym problem, że jest drogie. A teraz jest dwa razy droższe. Jeden jogurt bez laktozy i z etykietką jeszcze dzisiaj było bardzo dużo takich wielkanocnych już czekoladek, więc zakupiłam dzieciakom, żeby miały po jednym, jeden dla Nikoli, jeden dla Xawerego, po 3,49 i tu jest 100 gramów, więc jak tabliczka czekolady. I dodatkowo wzięłam 3 Jovi duety. I to są moje całe zakupy dzisiaj z Lidla. Jeszcze wcześniej byłam. A co ja wcześniej kupię? A, byłam po ręczniki papierowe i mam jeszcze całą zgrzewkę mleka w samochodzie. Tylko nie przytargałam, później mąż przyniesie, bo już mi było ciężko z parkingu, a on ma też jeszcze u siebie w aucie. No i tyle by było na dzisiaj zakupów, więc na pewno haul będzie łączony z całego tygodnia, wam pokażę. Wczoraj też kilka rzeczy kupiłam, bo byłam w Stokrotce, ale już je pochowałam. W sumie tak dopiero dzisiaj wpadłam na ten pomysł, że chyba tygodniowy haul zrobimy, żeby coś było na niedzielę. No i oczywiście zachęcić was do patrzenia, tak? Lepiej czasami przejść się 5 razy do sklepu i kupić coś w promocji. Tylko, żeby to było w promocji, a nie, wiecie, 2-3 rzeczy w promocji i koszyk wypchany rzeczami niepromocyjnymi albo zbędnymi. No ja pod takim kątem w tym tygodniu mam zamiar chodzić, coś upolować, żeby później coś kombinować. Obiady na razie mam rozplanowane. Jedyne, z czym się wyłamałam, to ta zupa, która w sumie mi wyszła, tylko się trochę za gęsto ugotowała, ale zrobiłam też ogórkową i na razie jemy ogórkową. W piątek pewnie znowu ryba albo frytki zrobię, zobaczymy co będzie. Kwestia, co będziemy robić na budowie. Dobra, zmykam, widzimy się później. No i mamy kolejny nowy dzień i kolejna dawka zakupów. Jak widzicie, ja w krótkim rękawku, bo u nas dzisiaj pogoda oszalała, jest godzina 10 i już mamy 14 stopni, a ma być dzisiaj finitarnie 19, więc hello, wiosna wróciła, ale tylko na dzisiaj. Jutro ma lać i ma być już 12 stopni, pojutrze 8, później 8, także wiecie, kiepsko. Ale co tam? Nie tylko pogoda nam płata figle, ceny w Lidlu też, zaraz do tego dojdziemy. Byłam w Lidlu i byłam w Biedronce, miałam jeszcze zjechać do Stokrotki, ale jak zobaczyłam, co się dzieje w Biedronce, chodzi mi o cenę masła, to się zastanawiam, czy jechać do Stokrotki. Zaraz dojdziemy do tego masła, to wam powiem, o co chodzi. A nie, bo go nie kupiłam, to teraz wam mogę powiedzieć, o co chodzi. Masło w Biedronce kosztuje 5,70 w regularnej cenie, to biedronkowe, ta Mleczna Dolina, a w Stokrotce dzisiaj pojawiła się promocja, maksymalnie 3 sztuki z aplikacją Stokrotki po 5,49. No i teraz, czy mi się opłaca lecieć docelowo do Stokrotki po 3 masła? Niby się opłaca, 5,50, a 5,70, 20 groszy na jednej kostce, tylko tu sobie mogę kupić ile chcę. Więc taka promocja w sumie trochę kiepska, jak w regularnej cenie w Biedronce jest to masło po 5,70. Dzisiaj celowo patrzyłam na ceny maseł, bo one są tak chwiejne jak ceny olejów i wielu innych rzeczy, na przykład bananów. Ale no i tak się zastanawiam, pójdę, nie pójdę, jeszcze nie wiem, pomyślę. Ale przechodzimy do tego, co kupiłam najpierw w Lidlu. W Lidlu skusiłam się na taką czekoladę. Nie wiem, czy jej przypadkiem ostatnio Magda nie pokazywała na kanale. Więc skusiłam się ja, czekolada 43% kakao i mamy z mango. Wzięłam jedną małą, poczekam na męża, ogarniemy ją. No i tu moje wczorajsze głupie zakupy były, które wy oglądaliście troszeczkę wcześniej. Chodzi o to, że ja wam ostatnio mówiłam w holu zakupowym z motywacją, aby przeglądać gazetki, aby w środę zobaczyć gazetkę na czwartek, czy przypadkiem nie kupicie czegoś, co w czwartek będzie w promocji. I ja się tak mądrzyłam, a sama tego nie zrobiłam i spojrzałam na gazetkę, zobaczyłam, że kończy się ser, poleciałam, pokazałam wam, że kupiłam ser rycki Edam, a tymczasem dzisiaj
przy dwóch opakowaniach już ten ser był minus 40%. On i wczoraj już u nas wchodził w takiej promocji. Tylko że ja po prostu nie przejrzałam gazetki i wczoraj głupio zapłaciłam za regularną cenę, a dzisiaj kupiłam w promocji dwa takie same. Także taka moja lekka, wiecie, wtopa, nie? Ale dodatkowo wypatrzyłam też, że taki ser salami również jest w promocji i on wychodzi po 21,90 za kilogram, więc wzięłam dwa kawałki ze względu na to, że on ma bardzo długą datę, bo aż do lipca. A na ten się nadal mimo wszystko skusiłam, dlatego że ma datę do czerwca, więc one u mnie w kwietniu wszystkie pójdą. Ja nawet tego do nowego domu nie zdążę zabrać. Więc, a ten wychodzi teraz w promocji przy zakupie dwóch opakowań po 22, chyba 90 za kilogram, więc też bardzo fajna cena jak za ser. Ale przechodzimy do tego, co muszę schować, czyli dorsz atlantycki. Jest promocja z aplikacją, przy zakupie dwóch sztuk jest 40 chyba procent albo 50 taniej, więc wzięłam tego dorsza. I to, co wzięłam, co mnie najbardziej rozbroiło, to fasolka, o której Wam mówiłam. Ona naprawdę różni się od wszystkich fasolek, jakie do tej pory kupowałam, tym, że ona jest mega cienka i mega długa. To nie są takie typowe fasolki, jak u nas są. To są takie typowo angielskie fasolki. Ja w Anglii jadłam takie fasolki, takie długie, cieniusieńkie, takie fajnie zgrzytające w zębach, jak się je ugotowało. Więc wzięłam dzisiaj, ale najlepsze jest to, że ja ostatnio bez żadnej promocji w Lidlu, one były po 5,99 i Wam o tym mówiłam, czy po 5,79, a wiecie ile dzisiaj jest ona na promocji? I było jedno opakowanie, 7,99, a dwa tygodnie temu była po 5,99 bez promocji. No więc promocja, jakiej nigdzie nie doświadczycie. Kupicie drożej w promocji? Przepraszam, aż się zaplułam, niż bez promocji. Więc idę to chowam i wracam. Okej, okay, możemy działać dalej, już teraz na spokojnie. Zbliża się piątek w przyszłym tygodniu i środa i piątek będziemy pościć, więc wzięłam śledzie. Te najbardziej lubię ze śliwką, są jeszcze te z pomidorami, ale powiem szczerze, jakoś te mi najbardziej wchodzą, więc wzięłam śledziki, jutro mąż sobie weźmie do pracy. Na przyszły tydzień wzięłam krokiety, bo też są w promocji. Mówiłam Wam, patrzcie na gazetki, oszczędności w tym momencie liczą się najbardziej, tym bardziej, że jesteśmy przed okresem świątecznym. Więc krokiety z pieczarkami też przy dwóch opakowaniach było minus 40%, czyli jakby 20% na każde opakowanie. A one są bardzo dobre. Warszyk czerwony z torebki zrobię i obiad mam gotowy. Wzięłam dwa opakowania. W promocji jest również w Lidlu filet z makreli, każde puszki chyba. W pomidorach ja brałam trzy opakowania, bo trzeba wziąć trzy sztuki. I tyle. I to się skończyły moje zakupy w Lidlu. Kupiłam jeszcze mleko, bo mleko z mlekowity. Widzicie, wczoraj też kupiłam mleko, bo nie wiedziałam, że w gazetce jest mleko na promocji. Bo wczoraj nie było ulotki, bo była środa. A dzisiaj zachodzę, patrzę się, całe mleka wyjeżdża, wiecie, paleciak i okazuje się, że mleko kosztuje 2,19 przy zakupie 12 sztuk z mlekowity. Więc jak Wy to oglądacie, to jest pewnie niedziela, macie jeszcze chwilę, jak macie Lidla gdzieś, to możecie lecieć. No bo myślę, że mleko w okresie przedświątecznym Wam się bardzo przyda, jeżeli będziecie robić ciasta. U mnie już zapas mleka jest dość duży, ale ja zaraz ruszam też jeszcze może przed świętami albo zaraz po świętach z lodziarnią, zobaczę. Może już sobie przed świętami odpuszczę tą lodziarnię i skupię się bardziej na budowie, bo teraz codziennie jesteśmy na budowie i dzisiaj też idę na budowę, ale jak Wy to oglądacie, to już jestem dawno po budowie i zobaczymy, ile tam poszło do przodu. No i przechodzimy do Biedronki. W Biedronce olej beskidzki był w promocji po 7,99 i o dziwo, było go chyba z 8 kartonów. Był ledwo wyłożony, nie na półkę, tylko na paleciaku stał. Panie nie przekładały na półkę, bo głupota, bo on nawet tam nie zdąży poleżeć. Także kupiłam jeden olej, 1 litr, ale to bardziej pod lodziarnię. Mąż ma dzisiaj zobaczyć, bo ma dojścia do takiego jednego sklepu, gdzie może na też coś czasami kupić. I ostatnio on do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, bo jest olej po 6,90. I chłopaki mówią, że to dobra cena. Mówię, nie wiem, czy to dobra cena. Mówię, moim zdaniem to jest cena fatalna. Bo słuchajcie, ja nie wiedziałam, że olej litrowy kosztuje po 11 zł, po 10, po 9 w Biedronkach. No, dla mnie to był szok. Ja się zatrzymałam na etapie, gdzie 4,99 to była cena oleju kujawskiego za litr. Bo ja po prostu nie kupuję takiego oleju. Mam jeden 3-litrowy olej wielkopolski kupiony z pół roku temu i jeszcze go mam końcówkę. Tyle mam jeszcze oleju. Widzicie? Nie widzicie. No jest go tak, o, tyle. A to jest olej kupiony naprawdę kilka miesięcy temu. Ja po prostu mało używam oleju.
bo ja większość robię na oleju, jeśli smażę, to smażę na oleju kokosowym, ale z reguły po prostu w ogóle mało takich rzeczy robimy smażonych. Ja większość jednak rzeczy u mnie jest pieczona. Więc tak, no kupiłam olej, bo do lodziarni niestety do gofrów dodaje się olej i to nie mało i tak jak przeliczyłam, to chyba kiepsko podniosłam te gofry, bo nie dość, że mieszanka dobrze zdrożała, to idzie tam sporo oleju, a olej jednak zdrożał dużo bardziej. No ale dobra, kupiłam dwa dżemy, 100% truskawka, nie mogę ich w ogóle dorwać ostatnio, u nas cały czas są tylko wiśniowe albo brzoskwiniowe, a Ksawery lubi truskawkowe, więc wzięłam dwa, bez żadnej promocji, po 4,79. Wzięłam też jabłko pieczone, jogurty, fruwita, 5 sztuk, bo te u mnie schodzą po prostu na potęgę. Dla siebie wzięłam dwa grejpfruty na śniadanko, żebym miała, znaczy na drugie śniadanko, żebym miała, bo grejpfruty mają wiele fajnych witamin. Tu są kolejne jogurty, Wzięłam oczywiście chleb, którego ostatnio nie było. Kolejną rzeczą, jaką wzięłam, to truskawki, bo u nas w Biedronce truskawki są po 5 zł za pół kilograma, 5,99, więc wychodzi 12 zł za kilogram. Ja byłam w szoku, bo no 12 zł obstawiam, że taka cena to będzie, ha, daj Boże, żeby taka cena truskawek była w tym roku naszych polskich. Więc mamy 12 zł za kilogram, 5,99, wzięłam 3 opakowania, bo my jutro z mężem będziemy jeść rybę, a dzieci dostaną makaron z truskawkami na obiad, żeby rybki im nie dawać, bo oni tak za rybką, to wiecie, jak już muszą, to zjedzą, a będą musieli w przyszłym tygodniu. Jeden cebularz, bo dzisiaj Ksawery idzie na trening i on sobie lubi przed treningiem cebularza zjeść. Jedno mleko w proszku, bo na pewno będę robiła wafle na święta. I wzięłam jeszcze banany. Po 4,99 są u nas w Biedronce, w Lidlu 5,79. No i wzięłam ręczniki papierowe, bo ostatnio wzięłam w Lidlu i powiem Wam, że te z Lidla to się w ogóle nawet nie umywają do tych. No fakt faktem są połowę tańsze, ale i tak ta cena jest nadal kiepska. I ostatnią rzeczą wzięłam płatki. Tyle by było na dzisiaj, ale ja jeszcze na te zakupy pojadę w tym tygodniu. Jeszcze wyhaczę promocję, zobaczę, czy pojadę po te masło, przejrzę jeszcze gazetki dokładniej, zobaczę też centrum delikatesy, może tam coś jest z jakąś apką. Także jeszcze się widzimy. Dobra, kochani, kończymy ten haul zakupowy. Mamy sobotę, jest 21:15, właśnie wróciliśmy z budowy, ale o tym, co dzisiaj robimy, robiliśmy to, prawdopodobnie będzie w jutrzejszym vlogu, także na który Was zapraszam. Będzie to film o malowaniu. Co dzisiaj robiliśmy, będzie w jutrzejszym vlogu. To robiliśmy. Co robiliśmy? No to opowiedziałaś. Co robiliśmy? Co? O tym, co robiliśmy dzisiaj, będzie w jutrzejszym vlogu. Zmęczenie. Także było dzisiaj malowanie i jutro ten film prawdopodobnie już będzie na kanale. Zobaczymy jeszcze efekt końcowy. Dzisiaj ogarnęłam bardzo dużo, ale to dobra, o tym będzie jutro. Zobaczycie w jutrzejszym vlogu, jaki kolor będzie dominował u mnie w moim pokoju YouTube. I będzie też prośba do Was, abyście mi doradzili, co ma tam być. Będą 3 propozycje i czekam bardzo, liczę na Wasze głosy, która z propozycji Wam się najbardziej spodoba. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Czy będzie taka sama jak mojego taty i mojej teściowej? Czy jednak będzie inna? Ale to już wszystko jutro, a dzisiaj przechodzimy do zamykania holu zakupowego. Byłam w Lidlu. Żyrawki, chrupki do chrupania, bo wczoraj oglądaliśmy z mężem Netflixa i sorry, nie było nic do chrupania. W domu mam totalny zero słodyczy, nie mam kompletnie nic ze słodkości. Kupiłam też ciastka i kupiłam dla dzieciaków żelki truskawkowe, bo już dawno nie było, a mam żelki w lodziarni, jakoś nie po drodze mi pójść i szczerze bardziej mi się opłaca tamte przynieść, ale jakoś nie wiem, po prostu kupiłam. Kupiłam jedne baterie, bo nie mam baterii do pilota od Redkeya. Zaraz w ogóle idę zobaczyć, jak się film obejrzał. Czy wiele z Was osób zobaczyło ten film. Kupiłam dwa Balerizo, jedno Balerizo, drugie Lidlowe. To dla mnie, to dla męża jutro na budowę, żebyśmy mieli co tam ciapnąć.
Ciastka jeszcze jedne też pewnie pójdą na budowę, bo jutro też jedziemy na budowę, niedziela palmowa. Także, no ale my mimo wszystko i tak święto świętem dalej będziemy na budowie działać, bo już nas troszeczkę czas goni. Kupiłam też taką nowość dla mnie, ptasie mleczko o smaku mascarpone z malinami w czekoladzie białej. Pewnie jutro do śniadanka. Ale jutro będzie słodkości, a słodkości Pepsi bez cukru, żeby za słodko nie było. Żartuję. Kupiłam barszcz czerwony, bo ostatnio Wam pokazywałam, że kupowałam też paszteciki i brakowało mi tego barszczu. I dzisiaj go w Lidlu trafiłam, więc go zakupiłam. Etykietek dzisiaj w Lidlu nie było. Były, ale takie, wiecie, etykietki z regularną ceną. O, takie dzisiaj były etykietki. Wzięłam również bułki, bo potrzebowałam bułek, bo na działce zgłodniliśmy. Ja wypiłam sobie owsiankę, nie owsiankę, tylko maślankę ananasową, a mąż sobie zrobił kanapki takie, wiecie, podgrzewane na bułkach. No i dzisiaj też mężowi kupiłam tego wafelka Dare. Ja kupiłam takie wafelki, a kupiłam tego pojedynczego w czekoladzie. I mówię do męża, że uwielbiam po prostu najlepsze wafle, jakie w życiu jadłam. Tamte w czekoladzie, tych jeszcze nie próbowałam, więc spróbujemy je na dniach. Już chyba nie jutro, bo jutro nam dnia zbraknie. Ale mąż mówi, że a już chyba kiedyś jadł, ale jak go spróbował, mówi, nie jadłem, faktycznie zarąbisty. I co, kupiłam winogrona, bo z aplikacją był po 8 zł. I powiem Wam, mega słodki, bardzo dobry winogron. Spróbowałam, ale no cóż, nie było za bardzo czasu na jedzenie. Dostaliśmy też sporo jajek od teściowej, tylko ja zapomniałam powiedzieć, że ja w tym roku za bardzo cias nie napiekę, bo nie mam piekarnika nadal. Ale postanowiłam, wczoraj zadzwoniłam do mamy i powiedziałam, że zrobię ciasto bez pieczenia, zrobię na pewno wafle, zrobię sernik na zimno cappuccino. Poprosiłam mamę, żeby sprawdziła. Moja mama kiedyś robiła takie ciasto, takie kolorowe, z trzech czy czterech rodzajów kolorów galaretek i mam wrażenie, że ono było na serkach homogenizowanych. Takie tęczowe, albo ptasie mleczko, jak robiła właśnie z galaretkami w środku. I mówiłam ci, no mamy, żeby poszukała mi tego przepisu w swoim zeszycie, bo moja mama już od sporego czasu nie piecze ciast. Ale mówię, ja bym chętnie zrobiła, mówię, ciasto, które nie wymaga mi w żaden sposób piekarnika, więc u mnie w tym roku będą ciasta na takie, wiecie, bezpieczenia. I będę takie robiła, przepisy Wam oczywiście zostawię, także tak jak mówię, będą wafle, przepisy już macie na kanale, będzie sernik cappuccino, przepis macie już na kanale. Będę robiła takie ciasto, coś a la ciasto szefowej, czyli z masą budyniową, z kajmakiem, to takie będzie na pewno i ono też będzie bez pieczenia i właśnie chciałabym zrobić tego, nie wiem jak to się nazywa, lodowiec, kolorowa tęcza, pojęcia nie mam jak to się nazywa. Ja mam wrażenie, że jest to lodowiec, moja mama mówi, że lodowiec to były powkrajowane galaretki, ale miała poszukać przepisu, także da mi przepis i chcę zrobić takie, wiecie, wielokolorowe ciasto, bo pamiętam ten smak jeszcze do dzisiaj, a moje dzieci jeszcze takiego ciasta nie jadły. Więc stwierdziłam, że takie ciasto zrobię na święta. Były też pytania dzisiaj pod filmem, czy będą jakieś przepisy na święta pod dzisiejszymi kopytkami. Kochana, nie będzie przepisów, dlatego że ja w tym roku świąt nie robię i poza ciastami nie przygotowuję praktycznie nic, ewentualnie sałatkę tą z truskawkami. Jeżeli gdzieś tam będą w miarę dostępne truskawki, to ją zrobię, ale to są na wynos, czyli do mamy i do drugiej mamy, czyli do teściowej. A tak nie mam zamiaru przygotowywać niczego, bo my po prostu w tym roku nie robimy świąt. Pewnie w przyszłym roku będą święta u nas i wtedy przepisów będzie sporo, a na chwilę obecną będą tylko dwa ciasta. Dwa przepisy na ciasta Wam zostawię. Będę je robiła w piątek i w sobotę, albo w czwartek i w piątek. Nie, w piątek i w sobotę, bo święta w niedzielę. Także dwa przepisy będą na kanale, no ale Wy zobaczycie to troszkę później. Także cóż, no dobra, i tyle by było na dzisiaj. I co? I chlebek jeszcze kupiłam, tostowy, pełnoziarnisty. Więc tyle by było na dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Widzimy się w następnym filmie i do zobaczenia. Buziaki. Pa!